We wrześniu i październiku 2020 roku liczba wypłaconych przez ZUS zasiłków pogrzebowych wzrosła w Polsce o 11%. Na terenie województwa podlaskiego ten wzrost był nieco mniejszy, ale i tak wyniósł 10%. Ilość wypłaconych zasiłków porównano z danymi z analogicznego okresu ubiegłego roku. W liczbach bezwzględnych ten 10% wzrost wynosi na Podlasiu dokładnie 131 świadczeń, informuje Katarzyna Krupicka, rzecznik Regionalnego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. ZUS w porozumieniu z MSWiA wprowadził w ostatnim czasie pewnego rodzaju udogodnienie dla osób organizujących pochówek zmarłego. Aby usprawnić procedury i zminimalizować formalności w tych trudnych dla rodziny i bliskich okolicznościach, ZUS wspólnie z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji podjął decyzję, że jeśli do wniosku o zasiłek pogrzebowy nie został dołączony akt zgonu, pozyska go we własnym zakresie elektronicznie. Teraz, by procedura wypłaty zasiłku mogła ruszyć, wystarczy podać w ZUS imię, nazwisko, numer PESEL i datę zgonu zmarłego. Jednak w takiej procedurze ubezpieczyciel pobierze odpis aktu zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego tylko w jednym przypadku, gdy wniosek o wypłatę zasiłku pochodził będzie od osoby związanej rodzinnie ze zmarłym.